Witam na kolejnej edycji Overwatcha zbanowanych czatowników. Z tej strony twitch.tv/mandzio, streamer streamujący codziennie o godzinie 17 do godziny mniej więcej 23. I jako, że ostatni Overwatch został przyjęty bardzo cieplutko, miał zajebiście dużo lajków i generalnie był jednym z najlepszych filmów ostatnio u mnie na kanale, robimy kolejnego Overwatcha, ponieważ na moim czacie przybyło jeszcze dużo atencjuszy, którzy specjalnie dostają bany. Generalnie sprawa wygląda następująco, że te atencjusze, które dostają specjalnie bana, nie pomyślą o tym, że na przykład moi moderatorzy też mają dostęp do tego i oni specjalnie usuwają wszystkie te prośby o unbana, które są stricte od atencjuszy albo od pajacy. Dlatego tutaj mamy prawdziwych ludzi, co tutaj naprawdę chcą zostać odbanowani i zobaczymy, jak im pójdzie. Nasze bingo dzisiaj, które jest zapożyczone od Ludwika, bo Ludwik też miał bingo, myślałem, że u mnie bingo nie będzie trzeba robić, bo nie będzie tylu powodów bana, ale się okazało się, że jednak trzeba i są bardzo powszechne, to jest tak. W samym środeczku jest JD, ponieważ jest to najczęstszy powód bana. Następnie mamy tak, reklamę, wyzywanie, mniej niż 13 lat, bycie debilem, rasizm, homofobię, brat, kolega, to są wymówki, backseat gaming, spam, dla żartu, misclick, link, ban od mancia, aski, gruby, dobra wymówka, sup, ban bez powodu, emotki, fetysze, atencjusz, wyzywanie, czatu, ping oraz nie wiedziałem. Ej, jak powiem simp, to dostaje bana albo prawiczek, czy jak to działa? No ziomeczek się zapytał tutaj, zadał pytanie, nie usłyszał tutaj, że Twitch blokuje używanie tego słowa w negatywnym kontekście. To nie jest tak, że Twitch całkowicie zablokował to słowo, tylko że Twitch jest dziwny i Twitch jest głupawy i czasem on po prostu blokuje dane słowa, bo mogą być użyte w złym kontekście. Bo wiecie, w nowoczesnym świecie jak się radzi z jakimś słowem, którego nie lubimy, banuje się je. Zatem właśnie tutaj zostało zmanowane słowo i co zrobił kolega tutaj po tym, jak Mubot wykluczył go na 10 sekund? Zaczął spamować tym słowem i uwaga! Jak dostać bana? Nazizm, swastyka, zły... dydy. Imprezowa lama dał na 10 minut, ale tutaj Gonik uznał, 10 minut to jest za mało dla takiego chłopa, dlatego dał mu permbana. Jaka jest wymówka Matiego, moi drodzy? Mati powiedział, na początku wszedł mój brat 9-letni, a potem mój kot zaczął mi po klawiaturze chodzić i mam nadzieję, że rozpatrzycie moją prośbę ze względu na sytuację, jaka tutaj istniała. Niesamowita sytuacja, mój drogi. Myślę, że możemy sobie tutaj odhaczyć już kilka nawet podpunktów. Dzięki temu, że jesteś takim wspaniałym początkiem naszego Overwatcha, możemy zaznaczyć ci, że masz mniej niż 13 lat, że jesteś debilem. Dodatkowo, brat 9-letni, nazizm, swastyka. Ciężko jest to podpiąć pod rasizm, homofobię, bo ty po prostu zacząłeś pisać słowa, za które możesz dostać bana. On się zapytał czat, jak dostać bana, czyli nie wiedział. Czyli nie wiedział, że można dostać bana w taki sposób. Można zaznaczyć, że nie wiedział. I jeszcze tutaj widzimy, że chłop zaczął spamować jakieś randomowe literki po tym, jak się wkurzył i dostał wreszcie bana. Zatem czat, jest jedno ważne pytanie, które wam dzisiaj muszę zadać. Banujemy go, czy nie odbanowujemy? Widzę, że wszyscy dali bana. Bardzo słusznie. Zapraszam po 13 roku życia. Siema, Mandzio, pozdrawiam. Elo. Mandzio, nie przejmuj się tymi, co cię obrażają, odwalanych kurw, jak ty pewnie stacji są, jesteś sobie. Dwie najgorsze rzeczy. Jedna najgorsza rzecz, że jeżeli ktoś ciebie wyzywa jak... Nie, to jest nawet gorsze. Jeżeli ktoś przychodzi i ciebie wyzywa całkowicie jak ostatnią szmatę i tak bez szacunku się do ciebie zwraca, dajesz takiemu osobnikowi bana i się nie przejmujesz jego słowami. Ale w momencie, kiedy zaczynasz kocytować i chcesz wesprzeć inną osobę i ją pocieszyć, wcale tak nie jest, jest spoko, to jest to najgorsze na świecie. Błagam, nie rób tak, ziomeczku. Proszę cię. Lepiej jakby wyjebał się, bo wolę go, jak gra w GTA. Co? Desu? E dwukropek. Ale dobra, zobacz zdjęcie Dubiela na Instagramie. Został tutaj bardzo mocno, tutaj spamował bana. Jest to bardzo ciekawe. Zobaczmy, Hasia zbanowała równiutko na 10 minut, ale Gonik zbanował na 12 minut i kilka sekund. Gonik, czy to nie mieliśmy już tego bana? Czy to jest po prostu identyczny ziomeczek? Nie no, to jest inny, to nie jest ten sam. Mandzio ile? Mandzio giga? Mandzio ile? Mandzio giga? Zaczął spamować randomowymi ikonkami. Patrzcie, darbny pokczamp, usunięty już. To jest identyczny pan. I nagle pewnego dnia Desu. Disa. Jebać Disa. Mamuta pierdzielonego. Powiem tak, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś Norberta od mamutów wyzywał. Zatem to jest nowa obraza. I Mandzio, sorry, niechcący. JD. Standardzi. Niechcący. Czy jest niechcący tutaj? Nie wiedziałem, się troszeczkę zalicza, ale nie mamy tutaj niczego innego. Misclick. O, jest misclick. Nie chciałem. Rzeczywiście, misclick się zalicza. Pięknie, 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 czat. Dobrze, dobrze, że mnie pilnujecie. Ja ci powiem, kolego, tak. Mandzio, sorry, niechcący. Oj, niechcący odrzuciłem. Pogchamp, Pogchamp, jaka ranga? Jaka ranga w CSGO? Jak Silver Elite Master z pistolem, jak już to? Zachajmiki, zachajmiki! Okej, kurwo! O, ho, ho, blizna! A takiego tutaj Baby Jodę masz na awatarze. Zatem po pierwsze, wyzywanie czatu, bo wyzwałeś czatownika Maiden1337 i Maiden, czy jest Maiden na czacie, czy Maiden już się nie pojawił po złym przeżyciu z czatownikiem we wrześniu. No pewnie Maiden już nie przychodzi nawet na czat. Mamy Backseat Gaming tutaj dodatkowo. I przykro mi, chłopie, jak dla mnie odrzucam. Brak kultury, brak mózgu i brak czegokolwiek. Ale dymy! Easy! Easy! Siema!
Magaju, Blood Train i spamowanie tym cały czas. Żarcik taki, ja reform jednorazowy. Bycie gejem jako obraza, co nie? Chłop wysyła to i myśli, że ktoś się obrazi. No nie, pajacu, no nie, nie dostaniesz. Dla żartu. O, proszę. Wracaj na twitch.tv/ksajo. Po niku wnioskuję, że jest widzem Marcina. Ale pewnie tam też masz bana. O, tylko wnioskuję po niku, siema tu Marcin. Spamowanie dwóch słów i emotka. Przepraszam, ale to często się zdarza po prostu. Chyba chcę przedłużyć swój wyrok. To nie jest wina Marcina, że taki debil go ogląda. To nie jest wina Ksaja, że taki debil go ogląda i polubił jego stream i się nauczył na streamie, jak się pisze. On odpowiada za swoje same akcje. To nie jest wina streamera. To tego pajaca jest wina. Urban nic nie zrobił, kurwo! Sorry, tylko taki żarcik z KC, sorka za wszystko, pozdro S. Użytkownik, który został zbanowany podczas ostatniego Overwatcha. Bardzo się zdenerwował na jedną z decyzji, która zapadła o 18.29. Wysłał dodatkowo waski i jeszcze z małpą everyone. Dlaczego? Co wysłałeś, chłopie, waski? Czy odkryjemy co? Aha! Odkryłem, co wysłałeś, waski, mój drogi! Czego ja się spodziewałem tutaj? Czego ja się spodziewałem? Zacznąć fetysze. Czy Norbert się może zaliczać od fetyszy? Widocznie tak. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że ta podobizna Norberta Waski jest jeden do jednego jak Norbert. Jakim cudem oni Waski zrobili podobiznę Norberta, która jest jeden do jednego jak Norbert? Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, ale... I dla żartu to było. No taki żarcik, no zapomniałem. Większość jest zabany. Zatem odrzucamy. Sorry. Decyzja czatu, mordeczko. Data zbanowania 6 stycznia 2021. Mandzia, to nie jest tak, że mógłby ich opłacić na przykład stoka na umowie, że nic nie mogą mówić? Ja nie wierzę, że te argumenty ktoś policzy zdrowia, w sumie nie wiadomo, czy oni oszukują. Okej, jakaś dyskusja, jakiś argument. Ser. Czemu mnie zbanowałeś, ty pieprzony moderatorze? Po pierwsze, kategoria spam, kategoria bycie debilem. Chłop spamuje, w przeciągu, uwaga, 9 minut wyspamował milion razy słowo ser i się pyta, dlaczego tu przyjaciel go zbanował. Nie rozumiem, dlaczego dostałem bana. Nikogo ofensywnie nie obraziłem. Pieprzyć to nie wulgarne słowo, bo mogłem równie dobrze napisać solony moderatorze. Proszę unbana. Nigdy więcej nie będę cringe'owy. KC Mandziu, ja fan, twój autograf z PGA 2019, jak byłeś koło stanowiska, play serduszko. Przekupywanie na wspomnienia, ale mój drogi kolego. Sprawa jest następująca, jesteś debilem. Ja nie wiem, czy ja chcę mieć debila na czacie. Rozumiem, że kochasz ser i Stinky Cheese był zablokowany na tym czacie. Zatem może nie dostaniesz unbana, ale czat dla naszego tutaj kochanego czatownika Stinky Glitcha poproszę. Jaka muzyka czaty? Wykrzyknij current song. Brawo, Szyszko. Ogarnąłeś, jaka jest komenda, żeby podczas tego. Siema, gruby! O, klasyczne przywitanie. XDDDD. I uwaga, JD. Klasyk gatunku. No, czy zamknij się, Szyszko, wprowadzał jakąkolwiek wartość merytoryczną na tym czacie? No tak nie do końca. Raczej nie wprowadzał absolutnie żadnej wartości merytorycznej, zatem odrzucam. Jakieś normalne wiadomości na czacie. Odczytasz moją wiadomość, proszę, nigdy nie odczytałeś, a widzisz, a teraz ile atencji ci daję tutaj. Ale normalnie używa czatu w miarę, powiedzmy, jakieś spamowanie emotkami i wysyła ASCII ostatecznie. Jaki dał argument na unbana? Się narobiłem serio. Zrobił słoneczko, ziemię, księżyc i rakietę, która wyleciała. Dobra wymówka. Widać, że się postarał. Zobacz dokładnie ostatnią wiadomość. Kurwa, gleba kidzie. Powiem tak, słowo kidzie mnie jest trochę za bardzo śmieszy. Rudy kolor, ale no wcześniej no starał się być normalnym czatownikiem. Czy dajemy mu ostatnią szansę, czy nie? Czat powiedział, że ostatnia szansa dla Kitosa. Anulujemy bana. Proszę mi się już zachowywać, Rudy. Weź skończ grać, bo botem jesteś. Na pewno lepiej od niego, bo jest już z lesem jebanym. Oho. Ja pierdolę, jesteś taki chujowy w tego Minecrafta. Idź już lepiej na ten odcinek, mniej więcej wrzucaj, bo tutaj robisz się pośmiewisko. Bo co prawdę napisałem? Jebać was, Minecraftowców. Wypierdolaj testować burgera, lepiej ci to idzie. Idź testować burgery, bo lepiej to robisz. Głęboki smak. Chuj nas interesuje, co ty budujesz. Zapraszam na kanał Davy Pyn! Kiedy jedzenie burgerów na czas? Kiedy opierdolanie burgera na czas? Ja pan, Mandziu. Davy, zatkaj pizdę, ja tobie kanał reklamuję. Zapraszam na kanał!
Kiedy opierdalanie burgera na czas? Ja fan. No, kielich, ja ci powiem tak, że ty jackpota tutaj. Bo po pierwsze masz reklamę, po drugie masz wyzywanie. I mamy czas, nasze pierwsze bingo wieczoru! Brawo, brawo, brawo! Pierwsze bingo wieczoru! Brawo, brawo, brawo! Gratuluję! Od X-Wojra dostałeś bana. Czy jeszcze tutaj coś jest? Atencjusz, tak! A, bycie debilem jeszcze. Również mniej niż 13 lat. Tak, prawda, czat. Dlaczego zaznaczam, że jest atencjuszem? Z takiego powodu, że chłop jest debilem na takim dużym, że przychodzi, siedzi i mnie tutaj wyzywa. I to nie jest pierwszy stream, na którym jestem. Zobaczcie, że on już wcześniej cały czas siedzi i mnie ciśnie. I on nie ogarnia, on jest za głupi na to, że on może po prostu ze streama wyjść. On nie ogarnia, że stream mi się nie podoba, to mogę z niego wyjść. Dla niego to jest po prostu koncept, a wykonalny jakiś. I teraz się zwraca, on ubala jeszcze. Ankietę daj. I jaką ankietę? Odrzucam go. Proszę o zdjęcie bana i bardzo przepraszam za to, co pisałem na temat Disa. Polski Malo i jego historia na tym czacie jest krótka. Jest związana ponownie z Norbertem. Skąd się to bierze? Ja naprawdę nie potrzebuję ciebie na czacie. Jeżeli jedyne, co ty masz pisać na moim czacie, to jest jebanie Norberta, to weź mu to napisz pod jego filmem, a nie na moim czacie. Przychodzisz i mi syf robisz. Zostaję bana. Zostawiam bana. Nie chcesz syfu tutaj mieć. Nie musisz lubić Norberta na moim czacie. Nie musisz go nienawidzić. Po prostu kurna o nim nie pisz. Tak mnie to nie obchodzi. Jak tylko możesz. Plus 28 miliardów. XD co zrobił? Ups. JK, JK. Jakby co, Kamusia. JK. Bogu! Wy odbanuj. Walenie Wawrzynia chyba nie było złe. To jest inne walenie, ponieważ to już nie jest walenie Norberta, tylko to jest walenie Wawrzyniaka. I dzisiaj również cały czat był dziś zawalony JK, JW, a nie było za to bana. Zatem mój drogi tutaj użytkowniku kod Jakubson, niechaj to będzie dla ciebie nauczka, że proszę mi tutaj nikogo na czacie nie wyzywać, nie jechać, nie obrażać, nawet jeżeli kogoś wspólnie nienawidzimy, ale dostajesz unbana. Bo rozumiem dlaczego. Rozumiem, ciężko jest się powstrzymać odnośnie Wawrzyniaka. O, to jest mój ulubiony. Jeżeli ktoś chce zarobić i ma w CS-ie medal za służbę w 2019 lub 18 lub poniżej, to zgłoście się do mnie na szept. I wysłał to chłop 4 razy pod rząd. X-Word dał mu bana na, uwaga, na 86 400 sekund, czyli na 24 godziny, jeżeli się nie mylę. I chłop wrócił, zaczął znowu z tym spamować. Następnego dnia ponownie z tym banował. I uwaga, kolejnego dnia dostał tak. Użytkownik tu przyjaciel zbanował, użytkownik Rufi zbanował i użytkownik Lord Integral zbanował. Dostał potrójnego bana, chłopie. I uwaga, wiem, że to nie jest wiadomość, którą powinienem wysłać na czacie u Madzia. Wiem, że popełniłem błąd. Jak dostanę drugą szansę, obiecuję, że więcej się nie powtórzy. Mój drogi, ale wiesz co, Voxo, jak jeszcze mogę się upewnić, że to się nigdy nie powtórzy? Jak nie dostaniesz drugiej szansy? Bo nie dostaniesz drugiej szansy. Siemaneczko. Jebać cię. Jebać tego sprzedawczyka. Hashtag Team Zebo. Lamus, naucz się grać. Grubasie, ile ty masz w pasie. I uwaga, to jest jeden dzień. Został zignorowany, został sagowany totalnie. Nikt mu nie odpisał, nikt na niego nie odpowiedział. Został opluty po prostu. I następny dzień. Siema gruby. Kiedy schudniesz? Masz mordę jak Quasimodo. Co to jest Quasimodo? To jest z bajki tej Disneya. To on jest. A jaki ty niemiły jesteś. Kreatywne wyzwisko, muszę przyznać. Zmieniłeś się i teraz sobie lubię cię pooglądać, sorki, i liczę na unbanika. Zatem tak, Ofal, na pewno nie masz więcej niż 13 lat. Na 100% nie masz więcej niż 13 lat. Absolutnie sobie nie wyobrażam, że możesz mieć więcej niż 13 lat. Dałeś tutaj rzeczywiście dobrego disa, ale chłopie, dlaczego mam ciebie odbanować? Bo kiedyś mnie nie lubiłeś, a teraz co? Teraz okazuje się, że nagle ten stream jest popularniejszym streamem, dużo osób tutaj siedzi i teraz jest fajnie być na tym czacie i się wypowiadać? Bo atencjuszem teraz jesteś? Siemaneczko, mordeczko. Nie, Eluwina. Dupa, okej, okay. Już widzę tutaj tak, bycie debilem i mniej niż 13 lat, ponownie. Dupa, ssss. 1-1-1-1, pok. Lubisz wcipę. I został zbanowany. Bo przestanę i nie będę tak robił, przepraszam. Naprawdę, to jeszcze nie jest kategoria fetysz. To jest kategoria bycia debilem cały czas. Ale ban zostaje, absolutnie. Przestaniesz i nie będziesz tak robić, bo masz sperm bana, dlatego nie będziesz tak robić. I normalny czatownik przyszedł i się pojawił. XD, XD, Team XD. A tam kurwa, chłopak plus chłopak, gówno. Dziewczyna plus dziewczyna, gówno. Dziewczyna plus chłopak, coś normalnego. To bardzo wpływa na twoje życie. Kto z kim idzie do łóżka, co nie? To bardzo wpływa na twoje życie, chłopie, czyż nie? Weź, mówiłem co uważam. Rób co uważasz za słuszne. A ja uważam, że nie ma dla ciebie miejsca na moim czacie, bo jesteś pajacem. Byłeś normalnym czatownikiem, ale się okazałeś debilem. Prędzej czy później. Tleniony blondasku, jak śmiesz oceniać Macieja Dąbrowskiego? Mandzio to debil. Pijany byłem. A przynajmniej szczery, że był pijany, chłopie.
Alkoholu nie lubimy, ale był przynajmniej szczery. Przynajmniej ma dobrą wymówkę. Niechaj to będzie nauczka. No ja wiem, czat, wy zadecydujcie tutaj. Mnie troszeczkę to rozbawiło. A jak śmiem? Ja śmiem o każdym powiedzieć coś i każdego skomentować. Ponieważ nie uważam, że komentowanie innych ludzi jest złe. I każdy ma prawo o kimś powiedzieć swoją opinię, o kimś swoje zdanie. Nie uważam, że w tym jest cokolwiek złego. Zatem nie przesadzajmy już tutaj. Co to znaczy tleniony blondasek? Ja nie dawałem tlenu do moich włosów. Tlen wchodzi tutaj przez okno, jak mam otwarte okno, ale ja sobie nie tlenię włosów. Ja tylko sobie je rozjaśniłem. Stop, czat, anuluję tę ankietę. Detektyw na czacie zauważył coś bardzo ważnego. 18.51, 18.54, 7 stycznia to był czwartek. Jakie są szanse, że przed 19 już siedział pijany? A jeżeli siedział przed 19 już pijany, to oznacza, że czemu się może odwalać tego? Dobrze, jeżeli moi moderatorzy piszą, że normalna godzina, to albo mam duży problem z alkoholem w administracji, albo to ja jestem nienormalny. Ale chyba to moja administracja ma duży problem z alkoholem. Przykro mi, admin pijany na czacie. Anuluj bana. Ale jest mi bardzo przykro, że tak o mnie napisałeś, mandziot chump. Na psychę mu wjadę, chociaż wjadę mu na psychę. I samo znowu wywaliło, odmutuj się i samo napisałem ukiśle, jak zdechniesz paruwo i mnie 600k sekund wywalili. Siusiak, ebe, kasę zajebę. Mandzio, walisz go na dziurę, sunia. Rób speedruna tego Minecrafta, kurwa, skończ to oglądać jak debil. JD. Nie wiem, dlaczego dostałeś bana za JD. To XD masz modów, Mandziu. Ciekawe, za co mogłeś dostać innego bana. I to jeszcze jest ban od starego. Ja rozumiem, jakby to był ban jeszcze od kogoś, ale to jeszcze jest ban od starego. Od starego to, jak stary już banuje. No nie ma, przeproś, mój drogi. Banujący Mandzio, ban od Mandzia. Okej, był normalnym czatownikiem, dużo spamował, ale słuchajcie, czat, trzeba mu jedno oddać. Od 1 stycznia na tym czacie jest bardzo ciężko się przebić wiadomością, zarówno subskrybentom, jak i... A jak nie subskrybentom, to w ogóle to cud musi się zdać, żeby nie sub się przebił z wiadomością. Bo mamy bardzo dużo osób na czacie. Każdy chce się czymś podzielić, każdy chce coś napisać. Dlatego od 1 stycznia zacząłem więcej siedzieć na Discordzie moim ze subami, żebyśmy sobie chociaż tam mogli popisać, porozmawiać i tak dalej, żeby chociaż odrobinę to nadrobić ze subami kontakt. Się staram jak tylko mogę naprawdę czytać więcej wiadomości, ale czacik, nie chcę wam powiedzieć, pójdźcie z tego streama, bo się bardzo cieszę, że was tyle jest, ale jak was tyle jest, ja się staram czytać wasze wiadomości, staram się czytać ten czat na bieżąco, ale jest tak kurna ciężko czasami. I skoro ja dałem bana, to ja też daję on bana. Rzeczywiście nie powinno być za to permika, powinien być za to timeout, niepotrzebnie ci dałem perma, ale po prostu za dużo osób to spamowało, to by się oberwało. Mandzio, czemu oceniasz ludzi po ich poglądach? Niektórzy są przeciwni związkom homoseksualnym, ale nie jest to nic złego, nie jest powód do wyrzucania kogoś z czatu. Dynia, jestem przeciwko dyni 333311 na czacie. Wszyscy czatownicy zajebyście, ale ty, Dynia, jak ja cię, gościu, nie trawię, jak ciebie wytrzymać nie mogę, nie mogę cię znieść. Po prostu, kurde, trzęsie mnie, jak widzę cię na czacie. Ale to jest tylko moja opinia, Dynia, ale ci ale to jest tylko moja opinia, Dynia. To jest tylko moja opinia. Czy już rozumiesz, czym jest problem? Każdy użytkownik czatu? Normalny, ale Dynia? Dynia? Ten zjeb? Ja pierdziel. Już rozumiesz, o co chodzi? Oczywiście, przerysowałem te zachowanie. Oczywiście, że to jest hiperbola, przerysowałem je. Ale plus minus ci pokazuje, o co chodzi. W skrócie i tyle. Ja nie rozumiem, jak możesz siedzieć przed kompem i napisać, że nie mogę być. Jak ci to może przeszkadzać? Ja tak tego nie rozumiem. I nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć i nigdy tego nie zrozumiem i nigdy na moim czacie to nie będzie akceptowane. Żaden argument do mnie nie trafi z tym. Ja chcę, żeby to miejsce było miłe dla każdego tutaj. Żeby każdy się tutaj mógł czuć otwarty, przyjęty i tyle. To nie oznacza od razu, że wiesz, że jeżeli nagle przestanie ci to przeszkadzać, to sam taki musisz być. Nie musisz taki być. Ty się nie musisz zmieniać. Bądź taki, jaki jesteś. Tylko po prostu niechaj twoje życie nie wchodzi w życie innej osoby. To jest bardzo ważne. Nie rób drugiej osobie, co tobie jest niemiłe. To jest bardzo prosta zasada. Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany. Jeżeli traktujesz kogoś z szacunkiem, też będziesz traktowany z szacunkiem. Jeżeli traktujesz kogoś z szacunkiem, ktoś ciebie nie traktuje z szacunkiem, to jest debilem i po prostu się z nim nie zadawaj. Po prostu przestań się z nim zadawać i tyle. Mogę bana moderować. To jest właśnie chłop. Prosi o bana. Spamuje. Wbijcie na mój kanał. Atencjuje się. Czyli mamy atencjusza. Do Mikoksa się atencjuje. Do Evrona się atencjuje. Prosi o bana. Weźcie na mój kanał Pepega i później prosi o unbana. Debilu pajacu. Jeżeli prosisz o bana i go dostaniesz, to nigdy nie dostaniesz unbana. Nigdy. Nigdy, nigdy, przenigdy. Chyba, że napiszesz coś w stylu, że myślałem, że będzie śmiesznie, a nie było. No to wtedy to było zabawne, ale ktoś już dał inny tę wymówkę, nie możesz jej użyć. Oho, zahaczaj nowy rekord. Zacha 20 minut, zacha 20 sekund, zacha 20 sekund, zacha 20 minut. Hej, Blender, ten z ekipy, to nie Blender, 36 minut diabełu. Diabeł, siema, skurwibąku.
Jakie przywitanie z diabełkiem! Diabełek by poszanował takie przywitanie. O, jaki ładny komentarz, Julek. Dobra, jakoś normalnie pisze na czacie. Za co on dostał bana? I kto dostał bana? Gonik dał mu bana. To, do której cringe 16 tysięcy... O, pierdol się na kurwę Stew. Zaknij się w końcu, ten content to gówno jak ty. Przepraszam, ale się lekko mówiąc wkurzyłem na pewną rzecz w tamtej chwili. No i oczywiście musiałem się jakoś wyładować, a czat miałem pod ręką. Serio przepraszam. Poprawię swoje zachowanie i jedyne co mogę, to po prostu poprosić. Piotruś, mam z tobą problem, bo z jednej strony rzeczywiście jesteś furiatem, któremu bardzo łatwo przychodzi wyrażenie swoich negatywnych emocji na innych, a z drugiej strony, kurde, piszesz normalnie na tym czacie i być może zrozumiałeś ten swój błąd, czy nie. Jesteś bardzo ciężkim przypadkiem, Piotrek, bo ty jesteś przypadkiem na zasadzie, że ja mam ochotę ciebie odbanować, ale wtedy daję zły przykład, że cała reszta też uzna, że można się tak zachować. Nie można się tak zachować, tak jak ty, Piotrek, się zachowujesz, ale ja nie wiem, czy ty się przemieniłeś, czy ty się nie przemieniłeś, Piotrek. Ja ci dam szansę, daję ci kredyt zaufania, że się zmieniłeś. Mam nadzieję, że rozumiesz, co źle zrobiłeś, a jeżeli nie, to po usłyszeniu tych słów zrozumiesz. Jeżeli zobaczę jakiekolwiek takie zachowanie, dostajesz perma i tyle. Sylaks, pamiętasz, jak mnie kopnąłeś na stołówce w szkole? Pozdrowienia z wózka inwalidzkiego. Co to jest za tekst? Ksylaks, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego kopnąłeś tyskie? Chłop do dzisiaj się nie pozbierał. Nie może wstać na nogi i się podnieść po tym, Ksylaks. I to wszystko przez ciebie, Ksylaks. Kiedy skończysz 16 lat i myślisz, że jesteś edgy dorosłym i twoje zainteresowania to jest nagłaśnianie, że Jan Paweł II... zarobił, to robił. Haha, śmieszne, zabij się. I oglądanie kanału Beczka. To są twoje trzy zainteresowania tutaj. I jebać Evrona na samym końcu. Nie marnuję szansy, więc chcę pisać na czacie. Nie, jebiesz mojego przyjaciela, z którym regularnie działam i tego nie ma. Odrzuć. Siema, gościu. Sorry. Mandziu, czy można gdzieś przeczytać regulamin czatu? Oczywiście, że można. Jest bardzo prosty. Nie bądź debilem. Mam nadzieję, że wystarczy ten regulamin. Ja rozumiem, że ja czasem się zdenerwuję, na przykład, szczególnie wcześniej, w tamtych miesiącach, się czasem zdenerwuję na Evrona, czasem powiem o nim jakieś ostrzejsze słowa, czy zwrócę mu na coś uwagę, ale tak samo on się na mnie czasem zdenerwuje, czasem coś o mnie powie. Na tym polega właśnie relacja, że jeżeli ludzie, którzy siebie szanują nawzajem, czasem się zdenerwują, nie boją się o sobie powiedzieć jakichś gorszych słów, czy jakichś złych słów, czy na siebie czasem skrytykować, z takiego powodu, że wiedzą, że te słowa nie mają na celu kogokolwiek obrazić, nie mają celu na kogokolwiek urazić, tylko mają na celu czasem się nawet pożalić, że ktoś się zachowuje tak i tak, chciałbym, żeby zachowywał się inaczej. A od 1 stycznia Evron jest naprawdę, nie mogę mu niczego zarzucić. Sylaks, waliłem ci matkę i waliłem ci ojca i COVID zje ci starego. Dawaj mi perma, czego nie rozumiesz, pajacu? Gonik, tobie też muszę wytłumaczyć? Daj mi perma, czego nie rozumiesz, klaunie? Daj mi perma, walę ci starego. Dzięki, chłopaki, jesteście spierdoleni, ale dzięki. Ty przebrzydły atencjuszu, wypierdzielaś stąd. Jeszcze ale Kettler i tego, czajnik, wow, ale są. Sio, ban o 1:33. Chłop siedzi o 1:33 i sobie postanowił poobrażać Disa. Może naprawdę mu odwaliło przed spaniem. Może był pijany, może i nie. Powaliło chłopa i poleciał. Ale słuchajcie, powiem tak. Jakkolwiek nie byłeś wcześniej normalnym użytkownikiem czatu, tylko nie spamowałeś w sumie niczego ważnego i się atencjowałeś do Evrona. Potem w sumie twoje bycie na czacie to było 10 sekund przed rajdem do diabła, czyli to jeszcze było na zakończenie streama. O nie, to było zakończenie streama, czyli on miał nadzieję, że nikt tego nie zobaczy, że ujdzie mu to na sucho, ale się nie spodziewam, że Gonik jest największym no-life'em na świecie i jego całe życie to jest Twitch TV i Gonik widzi wszystko, wszędzie i wszystkich i pamięta wszystko, wszędzie i wszystkich. Zatem Gonik jak totalny szef oczywiście wyłapał go i zbanował go. To zostaje ban. Witam, Mandziu serduszka. Mandziu, co robicie? Proszę o odbanowanie mojego konta. Przepraszam za moje zachowanie. Nigdy się to nie powtórzy. Naprawdę, Tomek JD? Naprawdę, Tomek JD, twoje zachowanie się nigdy nie powtórzy? Bo kurwa, coś wątpię. Jak zrobić bitcoiny za darmo, link Quinguin? To jest nawet śmieszne. Nie rozumiem, za co dostałeś bana. Przez link do strony albo ośmiornica. Proszę o unban i przepsyłam do przeprosiny. Ja powiem tak. Dobra wymówka. W sensie to jest kreatywny sposób zareklamowania Kinguina, gdzie na samym Kinguinie, moi drogi czacie, możecie wygrać teraz gierkę czat. Jest konkurs. Możecie zgarnąć dwie dowolne gry do 100 zł, jeżeli się zapiszecie w konkursie Kinguin. I tutaj właśnie użytkownik przepięknie nam tutaj to zwrócił uwagę na to. I dodatkowo z kodem MANDZIO macie 8% zniżki czat na każdą gierkę na Kinguinie. Co 8%? Ile? Ale 8% to jest prawie 10%. Zatem zgłoście się, wygracie sobie
tej gierki i tutaj zaznaczam ban bez powodu. Anuluję bana. 8% czat to prawie 10%. Prawie 10% to prawie 15%. Prawie 15% to prawie 20%. Prawie 20% to prawie 50%. Prawie 50% to prawie za darmo czat. No come on! Cebula i wolność. Chuj ci w dupę, kappa. I Woodface. Jestem już porządnym i poukładanym obywatelem i nie przeklinam na czacie najlepszego streamera. No mocne polizanie. 21 maja dostałeś tego bana. Mocno mi polizałeś. Ja ci powiem tak. Nie dostajesz unbana za polizanie. Czy jesteś reformed, chłopie? Czy jesteś reformed? Od 21 maja. Czat, jest reformed czy nie reformed? Aucik chłopa czy nie aucik? Czat podzielony, ale większość jest za banem. Ja się zgadzam, czat. Ja się zgadzam z tą decyzją, okej. Okay. Już tutaj spoilery, czyli backseat leciał. Dobra, to możemy zaznaczyć backseat. Przeproś Kasię, ty grubasie pierdolony. Przepraszam, to mój brat. O, to szkoda. To lepiej pilnuj swojego komputera na drugi raz. Mandzio i Evron, nie biecie tęgim gównem. Przepraszam za mój czyn popełniony i chciałbym się świetnie bawić z chatem. Mandzio to szef. Tutaj mamy osobnika z obozu przeciwnego. A przeciwnego takiego, że jak nie przeciwnego, co nie osobnika, po prostu tutaj fana tutaj ekipy od Ksaja, który chce być reform, chce wrócić na ten czat i się dobrze bawić. Było to świeżo pod ranie. Zostaliśmy skazani na wyrok walenia tęgim klocem. Nie można odmówić, że zostaliśmy skazani na tym. I ja powiem tak ci. Na pokazanie mojej dobrej woli i tego, że jesteś reformed widzem i pokazać, że nie mam spiny o tą dramę, dam ci unbana. Z takiego powodu. Po prostu. I pokazać, że spoko, obstrałeś się, ale jest jedna sprawa. Mat, za przychodzenie na czat i spamowaniem, że ktoś jebie tęgim klocem, to jest takie gówno i syf na czacie. Naprawdę, Sajo zrobił rozprawę całkiem zabawną, przyjemną do oglądania, a ty latasz na czacie i spamujesz tym, zamiast zrobić z tego fajną spinkę, która była też momentami na poważnie, ale fajną, wiesz, spinkę, to przychodzisz i kurde, robisz toksynę na czacie. Jakbyś napisał to słowami Marcina, walisz tęgim klocem, to byś nie dostał nawet tutaj, ale tutaj przyszedłeś z agresją, ale ja pokazuję dobrą wolę. Pokazuję dobrą wolę, man. O, reklama. Już nie będę. Naprawdę ostatnio. Nie, elo. Kolejna pajacerka. Toksyna płynie w żyłach. Czasem tak jest. Powiem ci tak, Disco Down. No przepraszam bardzo, ale chłopie, no. Jest jedna prosta zasada. Twitch mówi bardzo łatwo i wyraźnie. Ktoś Norberta obraża, ten czatu się szybko będzie. No chciałem, wyraża mi tylko się rymuje, nie tego, ale nie, sorry chłopie, nie mogę cię odbanować. Nie ma opcji, mordeczko, sorry. Nie ma opcji na to. Siema, Mandziu, Zacha mnie zbanował. To pytał. Siema, Mandziu, zaczęło się. Twoja stara to ci piara, twój stary ją posuwa. Dziwka z niej jak z chuja twojego starego. Nie no, brawo Melonek, brawo Melonek, brawo Melonek. Ja wiem, że teraz masz ferie. Ja wiem, że teraz nie masz elekcji, żeby się pochwalić kolegami, jakie się w swojej podstawówce, w jakiej się rymowanki tutaj nauczyłeś. Naprawdę, brawo, brawo, brawo. Piękna rymowanka. Niedługo ferie się skończą, im się pochwalisz, ale nie na tym czacie. Czemu jesteś takim dzbanem, chłopie? Dlaczego prosisz o 10 zł blikiem na czacie? Czy sytuacja jest naprawdę aż taka zła? O co tutaj chodziło? Czy ty na jedzenie nie masz? Nie byłeś karmiony przez rodziców, ciężka sytuacja w domu i potrzebowałeś na jedzenie? Czy 10 zł na Riot Pointsy potrzebowałeś, żeby sobie kupić nowego skina do Lux? Która to jest sytuacja? Nie żeby coś, ale flaszno pojasuło. No i zobaczcie, mówiłem, że do skina do Lux. Mówiłem do skina. W Platynce nie grają drużyną po kille. Ekarem jest najlepszy. Dobrze, gadał coś o LoLu. Nie oglądał normalnie. Przyznał, że był dzbanem. Mam nadzieję, Streczek, że nie umarłeś z głodu i znalazłeś te 10 zł. Ale Streczek, ja cię proszę. Dobrze, druga szansa. Nie, niechaj będzie druga szansa. To nie jest aż takie przewinienie. Tak, niechaj mu będzie. Litościwi dzisiaj jesteśmy. Eluwina jebać Mandzia. Nawet nie potrafiłeś tego napisać i woczek. 6 i woczek 9. Mniej niż 13 lat. Myślałem, że jak tak napiszę, to nikt nie zwróci uwagi. Proszę, daj mi drugą szansę, przepraszam. Bycie debilem. To po co to piszesz? Co ty robisz, chłopie? Wy naprawdę czasem nie myślicie. Ja wiem, że wysyłając wiadomość na Twitchu, zazwyczaj się nie myśli, tylko się robi to, ale to były twoje pierwsze wiadomości. Miałeś ponad 20 minut, żeby się zastanowić. Miałeś ponad 20 minut, chłopie. Jebać cię kłamstwo. Nowy rok, nowy ja. 19 maja. Jeszcze oglądał Lola. Co ja wtedy okłamałem w maju niby? Za co go okłamałem niby? O co ja cię okłamałem, gościu? No dobrze, dajmy szansę noworoczną. Noworoczny duch niechaj będzie w naszym sercu. To jest ostatnia noworoczna szansa. Dzisiaj jest ostatni dzień noworocznej szansy. Od kolejnego dnia już nie ma. Piknąłeś innego czampa niż mówiłeś. Jezu, mamiczka, jak ty to pamiętasz? Oj, mam nadzieję, że mleczko jest podgrzane. Masz bana, Asavi. Elo, gruby, grubas. Ha, 10k tylko. Ty gruby cfelu, to nie było do Mandzia. To nie usprawiedliwia, że to nie było do mnie. Do Evrona to napisałeś? Do Lexy to napisałeś? Do Lexia to napisałeś? Znowu mamy normalnego czatownika, który sobie żyje normalnie. Cieszy się, że będą rekordziki. Ogląda speedruny. I na sam koniec...
Nie wiem, co we mnie wstąpiło. To chyba było zjawisko uzyskania atencji. Najmocniej przepraszam, Bibletku. Ale przynajmniej jest szczery, że zrobił to dla atencji. I powiem ci tak, mój drogi. Otrzymałeś tę atencję, że wystąpiłeś w tym programie. Ale cała reszta nie dostała Urbana Zadisa. Ja wiem, że chłop wyraził skruchę. Ja wiem, że przeprosił. Ale cała reszta nie dostała. To będzie nie fair traktowanie, sorry. Ja by był chociaż śmieszny, czat. Mi łatwo jest się przyznać. Ja nie... Dobra, czat. Ja, dobra, ja nie wiem, czat, bo widocznie ja nie umiem oceniać. Znaki zapytania, Urban ban. Bo jak czytam ten czat, to ja naprawdę to ja już nie wiem. Nie wiem, wy to jacyś litościwi jesteście. Ja nie rozumiem, co się z czat... Co mi stało? Święta są? Że wy tacy litościwi? Każdy przypadek jest rozpatrzony indywidualnie jak w sądzie. Jego historia jest inna niż innych. Ja powiem tak, obrońcy na czacie dają dobre argumenty. Niechaj będzie. Czat cię obronił, to nie ja. Sorry, już nie będę. Dobra, byłeś normalnym czatownikiem, raz napisałeś, spoko, Urban. Emotki! Wreszcie! Już się bałem, że czat nie będziemy mieli bana za emotki. Już się bałem, że nie będziemy mieli bana za emotki. Naprawdę, już się o to bałem, już się martwiłem, że nie będzie. Ale jednak się pojawił. O, jeszcze ping, ping. Szukanie atencji, pingowanie. Siamandzio, siamandzio. Mystics jest. Jeszcze tutaj spoilery machają. Przepraszam za spam. Obiecuję, że już nie będę. Proszę Urbana, oglądam Mandzia, cały czas jestem fanem. Ale machają, też masz mniej niż 13 lat. Na czacie niewiele wnosiłeś. Jedno wykroczenie, drugie wykroczenie, atencjowanie się. Trzecie wykroczenie, potencjalnie czwarte. No przykro mi, widzu. Przykro mi, widzu. Za dużo tych wykroczeń. Gdybyś nie spoilerował, to byś miał Urbana. Palcie gumy, frajerze, subskrybują. O. Bardzo przepraszam za wyzywanie subskrybentów. Obiecuję, że się poprawię na ten rok i szczęśliwego nowego roku. Subskrybenci, proszę się wypowiedzcie. Czy akceptujecie przeprosiny, czy nie akceptujecie przeprosin? Subskrybenci nie odpuszczają. Nie odpuszczają subskrybenci. Ja zostawimy sobie trochę samouda. Kocham cię, Izunia. Izu, wyjdzie za mnie. Wyjdzie za mnie, Izu. Co tam, Łukasz, u ciebie? Administracja to taka spierdolinka. Administracja to taka spierdolinka. Chciałem, żeby dziewczyna zobaczyła, że jej się oświadczam. Grodzio, czy ty naprawdę się oświadczałeś jej na Twitch czacie? Czy ty naprawdę oświadczałeś jej na Twitch czacie? Ja ci powiem tak. Oświadcza się na Twitch czacie, pijany bądź niespełna rozumu. Zablokowała mi się klawiatura i to wyszło. Proszę Urbana. Okej, cały czas jest ta sama kreska. Jestem w stanie to uwierzyć. Okej, furnisek. Spoko. Mogę zaakceptować. Elo, skurwysynu, zagrzebiały. W klocki się gra, bo osoby są i kasa jest. Jesteś takim grubym idiotą. Jeżeli wyzywasz kogoś Janek od idiotów, to takie info dla ciebie. Upewnij się, że dobrze napisałeś słowo idiota. Bo jeżeli kogoś wyzywasz od idiotów i nie potrafisz nawet napisać słowa idiota poprawnie, odmienić, to tak ci powiem, trochę takie dwa Spidermeny są. Tylko sam ze sobą tak stoisz. Zie każdy na ciebie sra. Kurwa jebana, która liże pały za hajs. Skrzacie zajebany, skończ live. Przepraszam, pomyliłem streamer. Przepraszam, pomyliłem streamera. Proszę bardzo, Urban, naprawdę nie żartuję. Proszę, Maciej, przepraszam, wybacz mi i daj drugą szansę. Chłop robi błąd ortograficzny w każdym słowie. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Osoba z dysgrafią pisze poprawniej. Dysortografią, przepraszam, dysortografia. Dysgrafia to jest, że nie umie, że chyba że ciężko się pisze ręką. Osoby mają problemy z zapisaniem ręką. Przepraszam, dysortografia. Evron, ty szmata ulana, twój stary siedzi mi na kocie. Czemu stary Evrona siedzi na kocie? Wraczka.pl 9368. Dlaczego? To są pytania bez odpowiedzi. Wcześniej spamował jedną emotką cały czas, którą sobie wykupił akurat. Patrzę na to i myślę sobie, co ja zrobiłem ze swoim życiem? Przepraszam. To naprawdę miał być żarcik, ale wyszło jak wyszło. Przepraszam za ten spam. Jeżeli jesteś ze Wronem, to przekaż mu ode mnie przeprosiny. Naprawdę chcę uczestniczyć w czacie. Zmienił się. No trochę taki kidos. Nie chcę truć Kamilkowi o to dupy. Ale mogę mu wysłać donata, mogę mu bitsy wysłać i się go zapytać. Mandzio? Evron wysłał wice w rąte szmatoulana, twój stary siedzi mi na kocie. Czy mu wybaczasz? Od powiem tak, zależy. Takiemu typowi trzeba zaznaczyć debil, idiota i nie, nie ma Urbana niestety, sorry, ale to są wybory życiowe. Zawsze koleś może zrobić sobie nowe konto pod innym nickiem, nowe ID. W ogóle Urbany powinny być w sytuacjach bardzo wyjątkowych. Zwykle jak ktoś ma perma, to zwykle na niego zasługuje i zwykle jest po prostu debilem. Bo imagine nie dostać timeouta, tylko faktycznie bana. Więc moim zdaniem debil, debil, debil można zaznaczyć i... Dziękuję ślicznie, Kamilku, tutaj za naradę i za opinię. No to ostatni ban został odrzucony. I myślę, że tymi pięknymi słowami możemy zakończyć dzisiejszy Overwatch. Zobaczcie, co za żniwa. Mamy jedno bingo, mamy drugie bingo, mamy trzecie bingo i kurde, prawie jest czwarte, piąte i szóste. No prawie, prawie. Ja dziękuję wam ślicznie za tego pięknego Overwatcha. Do kolejnego.